Ojcem jest wieczne życie. Na Jego podobieństwo jako nieśmiertelne istoty zostaliśmy stworzeni. On jest boskim prawem, my jesteśmy boskim prawem. On jest makrokosmosem i mikrokosmosami. I oni robią interesy i sprzedają sobie coś, co należy do nas. Są prawnicy, proszę bardzo, chcemy z tego działkę. Bo oni nie swoje sprzedają i nie swoim handlują. No, to jakiś science fiction. Nie, dla innych ludzi to jest rzeczywistość. Taki Elon Musk, on nie będzie kupował działki na Księżycu, jeżeli on nie jest pewien, że to mu przyniesie pieniądze. Dlaczego? Bo oni chcą żyć na materii i żeby pieniądz dalej był. Oni nam zabiorą pieniądze, a stworzą dla siebie swoje własne pieniądze, które będą nam wypożyczać. To się nazywa oszustwo z mojego stanu świadomości. Jak się nazywa ten pan, że wymyślił, że w roku 2030 będziecie szczęśliwi, a nie będziecie mieli nic? Ten, że wszystkich chce oszwabić. Doktor Schwab. Nie chodźcie do tego doktora z dziećmi. Ja wiem, że to brzmi troszkę tego, ale ja naprawdę jeszcze nie odleciałem. Ja dopiero mam zamiar. Tu tak wygląda w tym świecie i jeżeli chcemy naprawdę żyć swoim życiem, to mamy zostawić plan materialistów. Dlaczego też? Ponieważ nie tak dawno spotkała się pani Forsyth de Rothschild i spotkał się pan Franek z Watykanu razem. Na to spotkanie zaproszono wybitnie bogatych ludzi. Nas nie zaproszono na szczęście. I tam odbyła się konferencja na temat renesansu kapitalizmu. Słyszeliście o takim czymś? Renesans kapitalizmu. Franek w makro i pani de Rothschild w mini. Załóż takie sprawy. Na sali siedzą państwo Clinton oczywiście i tak dalej. Oni idą w całkiem innym kierunku. Ale jeżeli my stąd wyjdziemy, to oni zostaną w ciemności, bo my jesteśmy światłem tego świata, a światło w ciemności świeci. Nic z tego nie wyjdzie z tego renesansu. To nie jest moje proroctwo, tylko ja widzę wyraźnie, co tu się dzieje. Jedni idą. Niech nie wie prawica, co robi lewica. Nie musimy się interesować, co oni tam robią. To są zawsze lewicowcy, tak zwani demokraci. Oni używają słowa demokracja, żeby to zamaskować. Ja siedziałem 2 lata u demokratów w NRD i widziałem to od wewnątrz. Nikt mi nie powie, że tam fajnie się żyło. Ja wiem, że byli Polacy, że jeździli do NRD, kupowali papier toaletowy i szmuglowali go do Polski, ale wtedy były takie czasy i można było z tego żyć. Nie krytykuję tego, nic nie krytykuję. Ale siedziałem 2 lata w NRD i widziałem, jak to wygląda. Dlatego jak oni mówią, że tak będzie wyglądała przyszłość, to ja wam mówię z góry już, tak nie. Bo nawet w tamtych czasach w PRL to jeszcze była Ameryka dla Rosjan, dla Bułgarów, dla Niemców. Tu jeszcze była Ameryka. I jak mieszkałem w Izraelu, to spotykałem ludzi z Rosji, którzy mi mówili, u was Ameryka była, i dżinsy u was byli, i Elvis pajął tam. To była Ameryka dla nich. I nawet niektórzy widzieli, że czai to mieli takie woreczki, o, i się nie trzeba było już odcedzić i można było czaj sobie wypić, a woreczek można było dać na kaloryfer i wysuszyć na rano. Kilkakrotnie. Aż było w ogóle niepodobne do herbaty, ale jednak. Słuchajcie, to jest życie, o czym ja mówię, a życie jest najlepszym nauczycielem. Myśmy przyszli tutaj się czegoś nauczyć, i powinniśmy się uczyć z radością i nie marudzić. Po prostu, no nie wiem, jak to ująć inaczej w słowa. Nie marudzić. Wy wszyscy, ze mną włącznie, którzy tu jesteśmy teraz, ja wam gwarantuję, że spośród 8 miliardów mieszkańców tej planety
co najmniej miliard, a nawet dwa, chcieliby mieć te problemy, które my mamy teraz tutaj. My, na tej sali, ja nie mówię, że w tym kraju wszyscy są miliarderami, ale na pewno więcej jest tak, jakby chętnie się z nami zamienili. Na ten, może nie na ten stan świadomości, ale na ten poziom w materii, jakim my żyjemy, z ciepłą, zimną wodą i tak dalej. Czy są jakieś pytania? Na razie, jak wygląda mój czas? Czy macie mnie już dość tu? Nie. 7:25. Do 25 nie wytrzymam. Nie wytrzymam. Muszę sobie znowu nastawić. Woda ma inteligencję. Woda jest inteligentna. I jak ja mówię do niej, dziękuję Ci, że żyjesz, wlej we mnie Twoje życie. To można to udowodnić naukowo i mikroskopijnie, że rzeczywiście woda zmienia strukturę, jak się do niej zwraca w ten sposób, lub jak się mówi, na co za paskudna kranowa. Woda to czuje i pamięta. Nie wiem, czy... Nie wytrzymam to już. Nie posadzili raz na dwa lata. Zapraszamy może wyżej. Nie. Ja żartowałem. Żartowałem. Dziękuję. Słuchajcie. Kto zna nazwisko dr Masaru Emoto? Oj, to ja jestem winien przetłumaczenia jego książki na język polski. I dr Masaru Emoto fotografował, jak woda reaguje na nasze myśli i na nasze słowa. I są fotografie i naukowo, bo to musi być fotograficznie i naukowo udowodnił, że woda, nie że rozumie, bo nie ma mózgu, reaguje na energię, którą my transmitujemy do niej. W chwili, kiedy on brał szklankę wody, zamrażał ją, brał pod mikroskop i patrzał, jak wyglądają kryształki tej wody. Sfotografował je. Następnie odmroził wodę i powiedział, to jest obrzydliwa kranowa, nie można tego pić. Zamroził tą samą wodę pod mikroskop, zabrał kryształki, patrzył. Woda przyjmowała bardzo brzydkie formy, takie jakby pazury, jakby szpony, coś brzydkiego było i w ciemnym kolorze. Następnie rozmroził wodę i powiedział to, co ja powiedziałem do wody przed chwilą. I woda jak kobieta starała się być piękna. Powstawały piękne, znaczy nie śnieżynki, to co my nazywamy śnieżynki, piękne formy. Woda reaguje. Dlaczego ja o tym mówię? I co to ma wspólnego z powagą czasu, w którym żyjemy? Bardzo dużo. My żyjemy właściwie w jaderku wody. Ciało to jest woda z dodatkiem troszkę minerałów, troszkę tłuszczu. Nic poza tym. Nie ma coś tak podniecać niezdrowo. W jaderko wody. Żeby nie było tam śmiesznie, to dodam, że w Hiroshimie i w Nagasaki, jak zrzucono bomby atomowe, to był też eksperyment na Japończyka. Wcale nie trzeba było tam użyć aż takiej broni, bo w obu miastach nie było garnizonów wojskowych nawet. Nie mówił, że jakiś poważny, po prostu zobaczyć, co się stanie z tymi ludźmi. I to dziś widać. Niektórzy mają kości, że mogą tylko breakdance tańczyć. To nie są kości, to co jest w tych ciałach. Teraz zauważono, że koło epicentrum wybuchu ludzie, którzy biegli, żeby uciec, wyparowywali para i znikał. Bo to jest woda.
Taka fala gorąca szła w tym miejscu. Jak będziecie w Izraelu kiedyś i przestaną nareszcie z tymi testami i maseczkami, to pojedziecie nad Morze Martwe. Tak to nazwano, ale naprawdę po hebrajsku się nazywa Jezioro Słone. Jam Hamelach, Jezioro Martwe nie, tylko Jezioro Słone. Nie wiem, kto to nazwał martwe, tam nie ma nic martwego. Ono żyje, tam są istotki maleńkie i bakterie specjalne, które żyją. Te bakterie z Morza Martwego można podawać ludziom chorym na raka, bo te bakterie żywią się rakowymi komórkami. To jest udowodnione naukowo, znowuśmy naukowo. Była taka pani doktor Nona, Żydówka z Rumunii, zdaje się z Bukaresztu, nie wiem. W każdym bądź razie zachorowała na raka, a ponieważ badała to morze, nagle zauważyła, że tu jest coś, o czym nie wiedziała. I zaczęła zażywać to. I jest dzisiaj taka firma, która robi i kosmetyki, i zaszczyki, właśnie doktor Nona. Kosmetyki wolno jest sprzedawać, a te leki, nie wolno tego nazywać lekarstwem, musi sprzedawać na czarno. Ale jest. Także to nie jest Morze Martwe, to jest Jezioro Słone. I wokół tego jeziora były w dawnych czasach miasta. Było 5 miast. My znamy tylko 2 miasta. Sodoma i Gomora. Albo Sodomia i Gomoria, mówił mój kolega. W każdym razie o tych reszcie miast nie wiemy, one są pod wodą. Pewien miliarder chciał kiedyś wypompować wodę i mieć ośrodek turystyczny dla turystów z całego świata, którzy zechcą zobaczyć, jak przed tysiącami lat skończyły miasta, które zostały zatopione. Nie pozwolono mu tego zrobić, mimo że Izrael bardzo chętnie by wziął taką łapówę z pół miliarda dolarów, a nie chcieli mu tego dać. Dlaczego? Bo coś wiedzą, że tam można będzie coś znaleźć, co obali na przykład tą całą historię biblijną z Lotem i jego żoną, która wyparowała. A nie tak, jak zobaczycie jako turyści, że na środku jeziora jest taka postać biała ze soli dla turystów. Ona nie zamieniła się w słup soli, tylko wyparowała, jak zrzucono bombę atomową na te miasta, żeby zakończyć pewien eksperyment z powodu Sodomii właśnie. Ktoś doprowadził, doszedł do wniosku, że nie podoba mi się ten eksperyment, nie idzie w tym kierunku, jak chciałem. Raus vom Fenster. I za chwilę już tego miejsca nie było. To są ci, którzy tu przeprowadzali swoje genetyczne eksperymenty. To się wymknęło spod kontroli. Słyszeliście o tym? Ja mówię o tym dlatego, bo my jesteśmy w tej chwili w bardzo poważnym czasie i może być, że to, co się dzieje teraz na świecie, może się pewnej cywilizacji nie spodobać. Cywilizacji, która tu prowadzi pewne eksperymenty. Jeżeli zobaczą, że to idzie w kierunku Sodomii i Gomorii i jakichś innych takich zabaw, ktoś może powiedzieć, stworzymy nową ludzkość. I tylko tyle będzie słychać. I będzie nowa ludzkość. I nowe eksperymenty będą prowadzić, aż się uda zrobić to, co chcą. Na wzór i podobieństwo, swoje własne. Jak się komuś to nie podoba, niech sobie weźmie adwokata. Niszczy swoich dzieci. Ojciec może dopuścić do tego, żeby kolega z kolegą wyprawiali jakieś dziwne pozycje, tam, prawda, drinki ludziom, wtedy nie było drinków, tylko się napitek i tak dalej. To jak ktoś nie miał pieniędzy, a tak szastał pieniędzmi, to mówi, to jest frajer na niego. Ale to jest z niemieckiego Freiherr.
Ja jestem frajerem i się dobrze czuję z tym. Jak już mówimy o pieniądzach, wiecie, skąd pochodzi słowo bank? Każdy z nas chodzi do banku, wierząc, że banki nie okradnie, ale nas mogą okraść w każdej chwili. Mogą nagle nie dać nam pieniędzy. Widzieliśmy to na Cyprze, pamiętacie to? Jak na Cyprze nie chciano oddać pieniędzy i rząd grecki powiedział, jest takie prawo, że przede wszystkim rząd wspiera bank, a później klientów. No ale myśmy im oddali, no czego nie oddać? No ale jak to jest bank? No tak, ale w tej sytuacji nie oddadzą nam. Teraz słowo bank po angielsku, po francusku i po niemiecku to jest ławka. Dawniej się dwóch spotykało i szli na ławeczce omówić interesy. Po czym ten jemu dał coś, ten jemu dał coś. Jutro spotkamy się in the bank, na ławeczce. To jest to. My chodzimy na ławeczkę, która dziś już się nazywa bankiem. I tam robiliśmy zdrowe interesy. Ja jemu dałem czapkę śliwek, on mi dał gruszki albo jajka. I tylko my dwaj wiedzieliśmy, jakie robimy interesy. Dzisiaj w banku trzeba się wyspowiadać, bo ktoś od banku dostanie informację, kto, z kim, kiedy, na ile robił interesy. Dlaczego ja mam mieć takiego Alfonsa na głowie? Przecież oni robią z nas prostytutki. Nie ma nic gorszego jak zły Alfons. To się nazywa prawo na tej planecie. Teraz Roman to już pojechał. Oczywiście, ja wcale nie mam zamiaru tego wycofać. To jest wyraźny, jak oni to nazywali w komunie, wyzysk człowieka przez człowieka. To jest to. To się nazywa bank w tej chwili. My wierzymy, że pieniądze, które myśmy im powierzyli, oni w każdej chwili nam oddadzą. Nie, tak nie jest. Oni mają swoje prawa i my mamy swoje prawa. Mamy prawo zostać bez pieniędzy też. Pytanie jest teraz, czy nas to przeraża, czy nie? No tak. Pomyślcie o tym, ja wcale nie czekam na odpowiedź. Możecie pobiec szybko ze ściany, powyciągać jak najwięcej, schować pod materac. Albo niech tam będzie, co będzie, to będzie. Różnie każdy zareaguje adekwatnie do swojego stanu świadomości. Ja się nie martwię, bo łysemu włos z głowy nie spadnie. Przepraszam, łysy. Ale jakby nie było,